Przechodzimy do punktu 10. To jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu. Oczywiście o tej sprawie się mówi dużo w mediach i myślę, że wszyscy są doskonale zorientowani. Oczywiście wszystkie komisje na swych posiedzeniach zajęły się tą sprawą. Chodzi w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu leszczyńskiego. W naszym wypadku jest to pan starosta. I chcę poinformować, że Komisja Budżetu Planowania i Rozwoju na swoim posiedzeniu 2 głosy były za przyjęciem tej uchwały, 4 głosy były przeciw. Komisja Rewizyjna 3 głosy były za przyjęciem, 1 głos był przeciwny. Komisja Spraw Społecznych 6 głosów było za, 2 głosy były przeciwne. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 3 głosy za, 2 głosy wstrzymujące się. Myślę, że koleżanki i koledzy radni, jak to mówią, takie przysłowie mówi, z koniem nie ma się co kopać. I myślę, że czy są jeszcze jakieś może uwagi albo zapytania? Pan starosta, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeżeli mogę, to do tego, co mówiłem wczoraj na komisji, chciałbym ponownie prosić państwa o przyjęcie tej uchwały. Naprawdę rozumiem, że to może być takie kontrowersyjne. Możecie tutaj państwo, jak wynikało też z dyskusji na komisji, w jakiś tam sposób się nie zgadzać z tym. Natomiast no, nieprzyjęcie tej uchwały, tak szczerze mówiąc, to będzie dla mnie osobiście taka trochę niedźwiedzia przysługa. Tak? No, czytając jakieś polemiki z wczorajszą informacją o nieprzyjęciu uchwały, na przykład w powiecie kościańskim, no to niestety gdzieś tam jest to odbierane, to nieprzyjęcie, nieobniżenie, no, społeczeństwo odbiera to dość negatywnie. Tak? No, jest taki przepis, jest takie prawo. Można się z tym prawem nie zgadzać, no ale strogie prawo, ale prawo, jak to mówią. Powtarzam jeszcze raz, do pierwszego mi wystarczy, wbrew temu, co tam niektórzy ministrowie mówią, żadnych kredytów nie mam do spłacenia, także jakoś sobie z tym poradzę i myślę, że to też, to obniżone wynagrodzenie też będzie takim godziwym wynagrodzeniem, może zepsuje pewne relacje finansowe w starostwie, które były w jakiś tam sposób od lat układane i proporcje wynagrodzeń. Być może będzie tak, że no, niektórzy pracownicy z kierownictwa będą mieli pensje bardzo zbliżone do starosty czy do wicestarosty, no ale tak to ustalono gdzieś tam wyżej, wydano to rozporządzenie. Bez względu, tak jak powiedziałem wczoraj, jak państwo zagłosujecie, i tak ta moja pensja będzie w lipcu niższa, zgodna z obowiązującym rozporządzeniem. Także naprawdę apeluję i proszę państwa o przyjęcie tej uchwały w takim brzmieniu zaproponowanym przez zarząd. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu staroście. Media na serce mówi inaczej, ale życie się toczy i trzeba no niestety czasem wbrew rozumu i czego podejmować decyzji. Dlatego bardzo proszę, uchwała numer 44 przez 295 z dnia 20 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu Powiatu Leszczyńskiego. Może przeczytam paragraf pierwszy. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla przewodniczącego Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sposób i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 936 w następującej wysokości. Pierwsze, wynagrodzenie zasadnicze określone w załączniku nr 1 w tabeli 1 część B i w pozycji 4 dla starosty w powiecie do 60 tysięcy mieszkańców w maksymalnej wysokości. 2.
Dodatek funkcyjny określony w załączniku nr 1 w tabeli 1, część B, pozycji 4 dla starosty w powiecie do 60 tysięcy mieszkańców maksymalnej wysokości. 3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 4. Dodatek specjalny określony w paragrafie 6 powołanego rozporządzenia w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 1 przez 17/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu leszczyńskiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Leszczyńskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Bardzo proszę. Proszę liczyć. Prosimy podnieść, prosimy podnieść. Nie wahacie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała w stosunku 9 do 6 została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy.